pomysł rodził się z, jak już o tym wspominałem, w wielu miejscach, z jakichś tych naszych spotkań, gdzie troszeczkę osób przynajmniej mówiło, chcielibyśmy w czymś uczestniczyć, ale w tygodniu jest to niemożliwe, ale do południa jest to niemożliwe, ale mamy pracę, ale mamy rodziny, ale mamy wnuki, no nie wiem, różne zobowiązania, zaangażowania. I tak jakoś przyglądają się temu, co się dzieje w innych miastach, niektórych, że nawiążemy do wielkich miast, czyli to, co robią Dominikanie w Krakowie, czy to, co robi szkoła w Warszawie, to pomyśleliśmy, że spróbujemy zrobić coś na miarę naszą zielonogórską i gorzowską. I stąd się właśnie zrodził ten pomysł Teologii w Mieście. I cały program jest na tych kartkach, tak? Dla każdego z was, jak sobie mówię, jeśli nie wzięliście jeszcze, to jak będziecie sobie wychodzić, to tutaj cały program wszystkich spotkań jest tutaj na kartce, na bloce. Począwszy od dzisiejszych dwóch wykładów, aż skończywszy na 27 czerwca, wtedy zakończymy pierwszy sezon Teologii w Mieście. Dwie soboty w miesiącu. Tak to będziecie mogli zauważyć. Tematy są bardzo zróżnicowane. Tak też nie chcieliśmy, żeby to był tylko jakiś jeden wąski zakres, ale żeby to było możliwie szerokie spektrum, żeby każdy znalazł dla siebie coś interesującego bardziej, ale jednocześnie żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie tylko na jeden wykład i stwierdzi, bo tylko to go interesuje, tylko żebyśmy jednak pozwolili sobie te różne przestrzenie pogłębić, pootwierać. I też zaprosiliśmy oprócz naszych tutaj wykładowców miejscowych, jak widzicie, także trochę wykładowców zamiejscowych, zarówno z Koszalina, czy ze Szczecina, z Wrocławia, z Poznania, z Warszawy. No, chcielibyśmy, żeby to miało jakąś swoją kontynuację, ale to będzie też zależeć od nas wszystkich, znaczy od jakości tego, co my wam damy i od waszych reakcji. Tak jak powiecie, że to jest coś, co ma ręce i nogi, a nawet głowę, no to wtedy będzie szansa na dalszy ciąg, a jak powiecie, że to nie ma ani rąka, ani nóg, ani głowy, no to ucieszymy się, że przeżyliśmy wspólną przygodę, która się nazywa Teologia w Mieście Sezon Pierwszy i następnych, jak to niekiedy w tych różnych pomysłach serialowych jest, że następnych sezonów nie ma, jest tylko prolog i po prologu nic się nie dzieje. Więc mamy nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni cykl, czyli dwa w jednym, tylko że jest to po prostu pierwszy cykl, który będzie miał dalszy ciąg. A propos jeszcze rzeczy technicznych, tak.